Dzień dobry Państwu, tu Andrzej Kuźmicki, witam Państwa w kanale Sekrety Psychologii. Dzisiaj poruszam temat dwoisty charakter doświadczeń związanych z zażywaniem narkotyków, substancji psychoaktywnych w świetle psychologii analitycznej Carla Gustava Junga. Na początku jednak chciałbym, żeby podnieść nasz apetyt na Junga może. Chciałbym przytoczyć jego wypowiedź z listu, z korespondencji do współzałożyciela ruchu anonimowych alkoholików, Billa Wilsona z 61 roku, 1961 roku. Jung na temat uzależnienia alkoholowego jednego z jego klientów, tak oto pisał. Jego pożądanie alkoholu było ekwiwalentem na niższym poziomie naszego duchowego pragnienia bycia zmierzającego w kierunku pełni, wyrażonego w średniowiecznym języku określeniem zjednoczenia z Bogiem. Widzisz, alkohol po łacinie to spiritus i używamy tego samego słowa do określenia najdonioślejszego doświadczenia religijnego, ale też jako nazwę najbardziej deprawującej trucizny. Ta wypowiedź Junga, ona fajnie odzwierciedla, dobrze, trafnie odzwierciedla naturę naszej relacji z substancjami psychoaktywnymi, a w szczególności z narkotykami. I można by powiedzieć, że to jest właśnie furtka w stronę tego, dlaczego te substancje były, są i zawsze będą z nami. I dlaczego powinniśmy zbudować właściwą metodę, właściwą relację z nimi. Jak widzimy, część naszej osoby, osobowości ciągnie w stronę substancji psychoaktywnych, w stronę narkotyków. Dlatego tutaj na początku dodam również informacje o tych napędach, o popędach, które ciągną nas w stronę narkotyków. I dlatego odwołuję się do hierarchii potrzeb, której podstawą była teoria Maslowa, gdzie widzimy u podstawy piramidy potrzeb są potrzeby biologiczne, fizjologiczne, jak głód, jak pragnienie przeżycia, przetrwania, potrzeba bezpieczeństwa, potrzeba miłości, przynależności, afiliacji, potrzeba szacunku, uznania w ramach struktury społecznej. Później potrzeba samorealizacji i na samym szczycie byłaby potrzeba doświadczeń duchowych czy transcendencji, o której wspominał Jung. Po prawej stronie na ekranie widzicie Państwo uproszczony troszeczkę mój model, gdzie chciałbym pokazać, że u dołu hierarchii potrzeb są potrzeby podstawowej regulacji organizmu i adaptacji do otoczenia. Potem wyżej są potrzeby bardziej złożonej adaptacji i wpływu na otoczenie, i na końcu potrzeby wyższego rzędu. Czyli my tutaj podążamy od homeostatycznych potrzeb biologicznych i psychicznych do impulsów i potrzeb bardziej rozwojowych, a później tych wyżej oznaczonych w kategoriach potrzeby sensu, znaczenia, transcendencji czy doświadczeń duchowych. Kolejny pewien ogólny plan naszej podróży w relacji z narkotykami to byłby taki model, jak Państwu tutaj na ekranie pokazuję, czyli na samej górze byłaby pewna całość psychiczna, która ma charakter chaotyczny, jest chaotyczna, niezorganizowana. I jak Państwo widzicie, tutaj na środku jest nasze ja, które jest otoczone przez całe morze tajemniczych impulsów, niezrozumiałych, nieodgadnionych. Przepraszam. I teraz ten proces idzie przez, tutaj w modelu jungowskim, przez wyodrębnienie przeciwieństw, przez rozpoznanie przeciwieństw, gdzie największą parą przeciwieństw w perspektywie teorii Junga to jest świadomość i nieświadomość, dobro, zło. Można powiedzieć, że proces indywiduacji wiąże się z doświadczeniem przeciwieństw.
I teraz tutaj w tym obrazie pokazuje coś w rodzaju statycznej. Oczywiście to jest tylko symboliczne przeze mnie wyrażenie pewnej dwójni przeciwieństw, a już na obrazie niżej mam nadzieję, że on wyraża pewien rodzaj dynamicznej relacji, interakcji między nimi, między tymi przeciwieństwami, między świadomością i nieświadomością w perspektywie psychologii jungowskiej. I potem dochodzimy do pewnego wyobrażenia, to jest ideacja, pewna symboliczna ekspresja tego, co chciałbym wyrazić, co chciałbym pokazać. To znaczy, że potem powstaje coś w rodzaju wyżej zróżnicowanej, wyżej uświadomionej i zróżnicowanej struktury psychicznej, całości psychicznej człowieka. Dlaczego pragniemy substancji psychoaktywnych, narkotyków? To są wybrane powody. Jeżeli chodzi o ich działanie, to można powiedzieć, że kierujemy się w ich stronę pod wpływem zasady przyjemności. Pragnienie przyjemności, nowości, odmienności, nieznanego. Działanie w kierunku wyobrażonej lepszej formy bycia, pełniejszej albo zdrowszej. Chociaż oczywiście wiemy, że osoby uzależnione bardzo upadają na zdrowiu, ale czasami takie ideacje wśród osób, które zaczynają od sięgania po narkotyki, mogą być. Wyobrażenia przyjemniejszej rzeczywistości z mniejszymi napięciami, na przykład osoby, które sięgają po podpalenie trawki. Dalej, z większą, bo wcześniej nieposiadaną wiedzą, unikanie nieprzyjemności, bólu, cierpienia. Kolejne potrzeby. Potrzeba rozumienia świata, potrzeba poznania go, ukierunkowanie ku nieznanemu, nowemu, ale też potrzeba rozumienia siebie. I tutaj wspominam o odmiennych stanach świadomości, po której jadą ludzie na przykład do Peru, do dżungli Peru, żeby sięgnąć po narkotyk, ayahuaskę, który daje możliwość doświadczenia odmiennych stanów świadomości, a to w jaki sposób dla tychże osób, naszych bohaterów, czy naszych tych indywiduów, wiąże się ze zdobyciem pewnej dodatkowej wiedzy o sobie, o swoich stanach ukrytych psychicznych. Odmienne nowe doświadczenia, czy też umożliwia przekroczenie barier samopoznania. Dwoisty charakter doświadczeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Ciemny aspekt, uzależnienie, wyniszczenie organizmu, utrata zdrowia fizycznego i psychicznego, odebranie wolności do stanowienia o sobie. To, co w tej chwili się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest nazwijmy to, wielki dramat społeczny, jeżeli chodzi o osoby uzależnione od fentanylu. Jest bardzo dużo osób uzależnionych, również umierających, bezdomnych. Generalnie jest wielka epidemia opioidów w Stanach Zjednoczonych i to właśnie, można powiedzieć, pokazuje, wyraża to, o czym mówię w tym przypadku ciemnego aspektu obrazu naszej relacji z narkotykami. Zredukowanie lub wręcz odebranie zdolności do samodzielnego, zdrowego myślenia, zniszczenie różnych aspektów naszego życia rodzinnego, społecznego, zawodowego. Jasny aspekt obrazu. Dostarczenie przyjemności, usuwanie nieprzyjemności, umożliwienie odmiennych od codziennych doświadczeń, umożliwienie na przykład wyższej sprawności intelektualnej, jak niektóre osoby mówią, na przykład w przypadku zażywania kokainy, albo umożliwienie wyższego spokoju, lepszego radzenia sobie z problemami życiowymi, umożliwienie doświadczeń, które my, podmiot, określa mianem wglądu w sprawy dotąd przed nim ukryte, tak jak na przykład mówią ludzie, którzy zażywają ayahuaskę lub LSD. Umożliwianie doświadczeń kojarzonych jako osiągnięcie hipotetycznej pełni. I tutaj byłoby to odniesienie do tego, co Jung pisał w liście.
Teraz pokażmy ciemny aspekt obrazu doświadczeń związanych z narkotykami. Jak widzimy, tutaj są obrazy tego, co ludzie doświadczają, kiedy tam już się znajdują. Uzależnienie, wyniszczenie organizmu, utrata zdrowia fizycznego. I tutaj mamy cykl związany z uzależnieniami. To jest pierwszy cykl, w którym osoba kieruje się jedynie impulsem, czyli to jest cykl impulsywny, a potem ta osoba, kiedy bierze już długo narkotyki, przechodzi w cykl kompulsywny, czyli taki, w którym ona już nie ma wyboru, to znaczy musi brać, czuje przymus do tego, żeby brać. I tak wtedy wygląda doświadczenie człowieka, który wejdzie do tamtej rzeczywistości. Teraz jasny aspekt obrazu doświadczeń związanych z narkotykami. Pokazałem go znowu jako drugiego, ponieważ chciałem dać pierwszeństwo obrazowi ciemnemu jako obrazowi, który warto pokazywać ku przestrodze, ponieważ bardzo często obraz jasny wyobrażeń czy doświadczeń tych jest przez nas przeszacowywany. Jasny obraz doświadczeń związanych z narkotykami jest pokazany na tych reprodukcjach, na zdjęciach. To jest doświadczenie na przykład ayahuaski czy DMT, doświadczenia z LSD. Co jest ciekawe, to te doświadczenia, one z jednej strony mogą niszczyć komuś umysł, tak jak podobno było na przykład w przypadku jednego z członków zespołu Pink Floyd, Syda Barretta, który podobno nadużył narkotyków i to niestety zablokowało go, spowodowało wielką degradację jego życia psychicznego, jego kariery, jego całego życia. A jednak w formie jasnej to doświadczenia to są naprawdę przejmujące, są dojmujące i one są tak czarujące, że wręcz psychicznie uzależniające. To jest przykład dzieł artysty Alexa Greya, który jest bardzo znanym artystą specjalizującym się w duchowej, psychodelicznej sztuce. Czy też niektórzy mówią, czy on mówi sztuce wizjonerskiej, która jest czasami kojarzona z ruchem New Age. Gray jest wyznawcą Vajrayany, przepraszam. Podstawa jego pracy obejmuje wiele form, w tym sztukę widowiskową, sztukę procesualną, instalację, rzeźby, sztukę wizjonerską oraz obrazy. Jak widzimy, jest to przepyszna obrazowość, bardzo jasna, bardzo bogata, jeżeli chodzi o imaginacyjny content.